Cześć, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem. Tutaj Liściasta i jest ze mną gość poniekąd, ponieważ jest również rezydentem tego serwera, Erozja. Jesteśmy na serwerze GBO, czyli Gier Babskim Okiem, czyli naszym serwerze. I dzisiaj postanowiłyśmy, że zrobimy sobie takie kurcze Tour de France, czyli będziemy sobie patrzeć, jak też ten nasz serwer teraz wygląda po tym, jak się wy, czyli gracze, pojawiliście i coś tam sobie zaczęliście budować, to my teraz będziemy to podglądać. A może przy okazji jeszcze trochę polewelujemy, ponieważ jesteśmy dosyć cienkie aktualnie, niestety, obie. No dzień dobry wam, bo ona mnie chyba nie dopuści do głosu, żeby powiedzieć hello. Koniec, skończyłam. Tak myślałam, że masz tyle do powiedzenia. Tak, ty jesteś 30. Nie robię ci konkurencji, absolutnie. Gdzieżbym śmiała? Gdzieżbyś się śmiała? Dokładnie. Natomiast tak, na pewno będziemy dzisiaj łazić. Dlaczego jestem w pierwszej osobie? A, już wiem dlaczego. Mam również brudną twarz, ponieważ gra kazała mi nałożyć barwy wojenne. Jedyne, które znalazłam, bo jeszcze nie umiem robić, jedyne, które znalazłam, to były barwy wojenne. Ja nie wiem, czy to są czarnej ręki, chyba. No pewnie tak. Więc mam brodę. I właśnie widzę teraz chyba po raz pierwszy to serduszko w lewym górnym rogu tego buffa ukojenie i zastanawiam się, z czego on wynika, ponieważ jeszcze się tym nie zainteresowałam, ponieważ dopiero dzisiaj go zobaczyłam. Dawno nie grałam w Conana, przyznaję. Przez parę długich dni. Ja też. Dobrze. Ale dzisiaj zrobiło się troszkę mniej obrzydliwie gorąco. I tak, można coś porobić. Tak, ale bo to jest dosyć istotna kwestia pod tytułem, że jak jest bardzo duży upał, to mój komputer się za bardzo grzeje, ponieważ nie mam wystarczającego chłodzenia i wtedy nie dość, że nie mogę za bardzo grać, to o graniu, nagrywaniu i jeszcze tam, nie wiem, na przykład odpaleniu Discorda w tle, to już nie ma w ogóle, nie ma mowy. No to może zrobimy tak, że pokażemy na początek naszą bazę od frontu. Mamy już, tutaj już zaczęłam umacniać nasze wspaniałe mury. Natomiast no jest to dopiero tier drugi. Oczywiście miejscówka nazywa. To nie jest moja baza. To nie jest twoja baza, ale jest to moja baza i fazy baza. Ja jestem bezdomna. No ty jesteś bezdomna. Jest to sama nałożyłaś na siebie to wygnanie, więc wiesz, tą bezdomność. To troszkę wygląda jak piramida obcięta, tak. No bo chciałam zrobić bramę taką fajną. Okej, okay, mamy bramę. Miejscówka nazywa się Nowa Rabarbaria, ponieważ oczywiście jest w tej samej w tym samym miejscu, co Rabarbaria w mojej pierwszej serii w Conan Exiles. Dobrze, wchodzimy sobie. W środku już widzieliście, co jest, ale oprowadzimy was. Tutaj mamy warsztat. W warsztacie mamy jakieś tam wszystkie istotne rzeczy do robienia. Broni, do robienia skóry, oczywiście tam garbarza, nie garbarza, kowala. No i wszystko jest tutaj w warsztaciku. Kowala mamy łysego. Łysego kowala mamy. Mamy kowala łysego z długimi włosami, co jest zawsze przyzabawne. Tutaj jest chata właściwa z kuchnią. Nawet masz tutaj swoje łóżko, więc ta twoja bezdomność to tak nie do końca. Jakby cię coś zabiło, to pewnie tutaj się będziesz respić. No respię się na szmacie. Aha, respisz się na szmacie. Dobrze, to jest nasza tancerka, jedyna jaką mi się na razie udało złapać, czyli tancerka z Darfarii, tier drugi. Nasza studnia, chata pirata, pirata tutaj dawno nie było. No i mamy również magazyn, tutaj w tym miejscu. I to jest cała nasza baza, ta przynajmniej. Nic więcej tutaj nie ma. Natomiast teraz sobie wyjdziemy i będziemy szukać innych rzeczy. Co prawda nie mam pojęcia, kiedy na jakieś inne rzeczy trafimy, ale na wszelki wypadek mamy ze sobą jedzenie, na wszelki wypadek mamy ze sobą wodę, broń, zbroję i takie inne rzeczy. A tutaj są hieny i tutaj też można, jak wiadomo, o ile pamiętasz, spotkać tę hienę cholerną. To może jej nie spotykajmy tak na siłę. Wiesz co, ja tak myślę, ona tam chyba jest zresztą, to sobie pójdziemy tędy. I tak sobie myślę, że pójdziemy wzdłuż rzeki i zobaczymy, co się stanie. A weź, idź w cholerę. Jak to miło nie musieć się martwić, czy się przywali sobie nawzajem. Taka tak, jest bo to jest naprawdę, wiesz, dość krępująca sytuacja, jak zabijasz swojego towarzysza broni. No to nie jest takie proste. O, tutaj jest ktoś. Tutaj jest jakiś niewolnik, ale się przewrócił. Widusio. A nie, nie przewrócił się, przeteleportował się.
A, poszedł się bić z żółwiami. Niech się bije, chłop. Postanawiasz go jednak zlać, czy co? Nie, idziemy dalej. Dobra, trudno, trzeba przez wioskę. Trudno, jest mi zimno. Serio? Czekaj. No dobra, dobra. Czekaj, bo muszę sobie... Au, 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 fuck. O, w mordę. Ale rozpierducha. No była rozpierducha, bo się wpakowałam w sam środek i wszystkich striggerowałam. O! A co to? To są czyjeś zwierzęta. A biją się z czymś. Trudno powiedzieć z czym. Bo widzę tutaj czyjeś zwierzęta, czyjeś... I tą masę ludzi. No, masę niewolników, masę zwierząt, pułapki. A, to Cherokee. Ktoś się nie bał. A, bo to krokodyle tutaj latają, to pewnie one tak reagują. Ach, i się oni denerwują. A propos krokodyli. Ale ja cię przepraszam, tutaj widzę, kurczę. Przez chwilę to wyglądało jak karawana. W czasie burzy, bardzo się kurzy. W czasie burzy, bardzo się kurzy. Zawsze można w czasie burzy zatańczyć. Ku przebłaganiu bogów. Powiadasz? No. No to tańczymy ku przebłaganiu bogów. Ale dlaczego znamy tylko ten jeden kretyński taniec? No bośmy się innego nie nauczyły. Popatrz sobie do góry i w lewo. Poczekaj. Do góry. O, jaka brama. Ha, ha, ha. No ładnie to wygląda. Fajnie z terenem wygląda razem. Mhm. Otwory strzelnicze. A. Czy to jest tylko brama, czy... Tak, tutaj jest... Nie, tutaj byłyby drzwi, gdyby były. Ale nie ma. Ale nie ma i dlatego można wleźć. A czyje to? No oczywiście. Ale jest winda. Wszystko Cherokee? Tak. No tak, tutaj są... Tutaj nie ma drzwi, ale jest pusto. Fajnie, podoba mi się. Ale zobacz, winda jest, można sobie wjechać. Chodź, wjedziemy i popatrzymy z góry. Właśnie wjeżdżamy na... Chociaż nie wiem, da się. Wjeżdżamy ci na twoją bazę. To jest taras widokowy. Wjeżdżamy na tę bazę tylko i wyłącznie w celach krajoznawczych. Au. Tylko te mury za wysokie, niewiele widać. Ale są okienka. Są, ale tak niedużo. No co? Jest pięknie. Bardzo ładnie. Poczekaj, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Czekam na ciebie. Do przodu. No. Widziałam. Byś tam winda. Została. To bym sobie windę zawołała. Jest. Baza. Schowajmy broń. Dlaczego? Żeby nie było, że przychodzimy w niepokojowych celach. Dobra, mnie tu kurczę już w brzuchu burczy. To zjedz coś. Jakoś tak, nie wiem. Zjem darkarską zupę. Dzień dobry. Jest ci chłodniej i regenerujesz się. O matulu, żebym ja wiedziała, że to takie. Dzień dobry. Też nie ma drzwi? Można wliść? No właśnie. Czemu nie ma drzwi?
Brzydal. Ty, on mnie atakuje. Nie, nie atakuje cię. On nie atakuje, widzisz? To czemu tak przez... Kienka mnie na pewno nie atakuje. Nazywa się Brzydal. Piciuniu, nosorożcu, nazywasz się nosorożec, wojownik straż. Nie ma imienia. A to jest niedźwiedź. Puchatek. Cześć. Dzień dobry, puchatku śliczny. Oni by nas oczywiście atakowali. Schowaj broń. Oni by nas oczywiście atakowali, gdyby nie fakt, że jest PVE. A czyje to? Znaczy myślę, że gdybyśmy zaczęli atakować, to mogłoby być... Tak. Niedobrze. Lu, również bardzo ładna baza. Do widzenia. Przepraszam za syreny. Ty, czego? Nosorożcu bezimienny. Nosorożec. Dobra, chodźmy, nie denerwujmy ich, bo dostaną epilepsji albo apopleksji, albo czego tam. Bardzo przystojnie. Muriela! Dawaj zupę. Ta, strupa. Zupa, strupa, kawał ranny. Cześć, dziady. Cześć, Muriela. Cześć, debile. Jak ty do nich mówisz? Brzydko tak. A, bo widzisz, jakieś takie głupie dęby mają. To są prości ludzie. Ja ty prosi, pokrzywieni. Znowu będziesz latać po ognisku i się wspinać na ognisko? Nie. Teraz sobie wyobraź, że gdybyś siedziała przy takim ognisku naprawdę, to by latały jakieś bzyczące paskudy i by cię żarły. Przede wszystkim jakbym siedziała przy takim ognisku, w tej odległości od tego ogniska, to by mi było bardzo, 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 bardzo ciepło w ryj. Idziemy w stronę Sepermeru, które już widać. A tam gdzieś są te kopalnie srebra i tam jest ten dungeon nowy. Znaczy nowy, stosunkowo nowy. Jest baza tutaj na górze, na tych skałach. Tam, gdzie patrzę. Nie wiem, gdzie ty patrzysz. Na górze, na samym szczycie skały. Jest domek. Widzisz, teraz widzę. Stanęłam dalej, to zobaczymy. Jest domek. To sobie pójdziemy do Sepermeru i sobie zobaczymy, co tam dają. Znaczy, co w Sepermeru dają. Dlaczego zawsze od tej strony wchodzę do tego głupiego miasta? Zawsze się muszę wspinać. Tak, ktoś ma na samym szczycie bazę. A to kto ci tutaj? Ktoś się nie bał? Kto do mnie strzela? No właśnie nie wiem. Tu niektórzy są wredni, ale... Wiem, ale nie wiem kto. Nie widać. Ten skurcen. Oni tutaj, chodź stąd, bo ja się nie czuję najlepiej. Ty ich bijesz? Tak. No jak strzela świnia jedna? A weź umrzej, cholero. Ta. Będziesz do mnie strzelał jeszcze? Chcesz zmienić swoje postępowanie? Chcesz przeprosić? Masz czas jeszcze. A, ty też? Ty też? Gin, gnido! Tutaj masz jeden pamiętnik. O, chce nas zabić. Kto nas chce zabić? A! A, bo tutaj niektórzy są normalni, a niektórzy są łobuzami, rzezimieszkami i świniami. Tak jest. Tutaj masz pamiętniczek. A! Czemu oni mnie biją? Arcykapłan Seta. Chyba trzeba będzie wyjść z miasta. Bo ja ich oczywiście mogę sprać, ale... Nie no, ja muszę spierdolić, przepraszam. Dobra, dokonujemy bohaterskiego odwrotu. Boczkowy też się właśnie skarżył, że go tutaj pobili i że tygrysa straci z materiałami. No, ale to co się z nimi stało? Przecież nie było tak.
No nie wiadomo, co się stało. Napisałam, że właśnie wyszłyśmy. Dobra, mamy tutaj kolejną bazę. Jest to baza Zołzy. Jest tutaj zaraz przy arenie. Arenę widać nade mną. Przez wodę. Aktualnie. Baza Zołzy jest dosyć śmieszna, dlatego że ma te wszystkie namiociki takie. Ale ponieważ jest to nasza klanowa baza, to możemy do niej wejść i obejrzeć ją sobie również od środka. A tutaj wyciskarka do rybek. Tak jest, wrzuciłam tutaj. A moje posłanie jest na którymś dachu. Na dachu, no dobrze. Tu można wejść, tu jest koło chyba, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, tu jest koło, koło jest puste. Nikogo nie złapaliśmy. Znaczy Zołza nikogo nie złapał. Nikt się nie robi po prostu. O! Stanowisko kowala. No widzę, że tancereczka w pełnym kostiumiku sobie tutaj przebiera łapkami. Tak, o strasznie duży cyc ma. O mój Boże, faktycznie. Można. Bałkalectwo biedne. Bajka o gołębiu mi się przypomina. Nie znam chyba. Gołębiu z tym mu zęby wybiła. No i tutaj mamy, prawda, kawałek bazy na tle areny, bo czemu nie? Baza jest dosyć rozległa. Tutaj mamy bardzo piękny ołtarz Seta i dwa krokodylki, które zupełnie nie zwracają na mnie uwagi. Co za świnie. To jest mój ołtarz. Tak, wiem. Mój ołtarz, mój. A tu mamy ołtarz Rzucę tamte. Rzucę tamte. Ja tu przerabiam wszystkie serduszka. O, jedno serduszko mi zostało się. No, jesteśmy jeszcze na północy, tuż przy wyłomie w akwedukcie i tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna baza na akwedukcie. Po czemu nie? To wygląda jak taki bardzo długi komin. Nie sądzisz? No oczywiście, tylko szukam tej fabryki. To wszystko jest jedną wielką fabryką. Albo jednym wielkim kominem. Popatrz, tutaj są jeszcze zabudowania. Oho, ha, ile zwierzów. Tu zwierzątki są. Trybuszek. Trybuszek jest. Zwierzątka są. Świątynka jest. Wszystko piknie. Piknie, piknie. A należy to do wojowników Syjonu. Dzień dobry. Gdzieś mnie zniknęłaś, nie ma cię oczywiście, bo ty już zawsze już jestem. Łaszysz. Poszłaś do zwierzątek się przywitać. Tak, poszłam się przywitać do zwierzątek i się z nimi zapoznać i zobaczyć, czyje to wojowników Syjonu. Proszę bardzo. Ale to, mój Boże. Rany, jakie to wysokie. Jakie to wysokie. Niedźwiedź, troszeczkę się denerwują. Słoń, słoń. Słoń o imieniu słoń. Wilk o imieniu wilk. Drugi wilk o imieniu wilk. No co się tak denerwujecie? My tutaj ten, my niewinni, winni inni. No i to wszystko chyba. Tylko no i jeszcze możemy poszukać tej... Gdzieś ten Zołza zbudował, nie? Tylko gdzie? Gloria Sur. Diabli powiedzą. No nie wiadomo gdzie, a my jesteśmy troszeczkę za cienkie, żeby sobie po tej północy hasać za daleko, niestety. No, obawiam się, że gdzieś bliżej Kijanki. O, psia krew. No dobra, bardzo... idziemy zapolować na wilka. No co, a może... Nie, co ty myślisz, że wilka nie ubijemy? Nie, no chyba może tak. No tylko jak się znam na geografii, to znajdziemy od razu kilka wilków. Kilka wilka. Naraz, a nie tak, wiesz, pojedynczo. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. No i jeszcze jest kawałek bazy przy Galeonie. O! Chciałaś. Awansowałam. Dobrze, czyli to by się przydało gdzieś udać się w jakieś miejsce, gdzie nas nic nie zje, jak będziemy sobie nucować. Na przykład do wojowników w Syjonu. No tam nas nic nie zje.
Możemy tam się gdzieś przytulić na noc. Wilk! Więcej niż jeden. Tak, odwróć się. Nie mogę. Dobrze. Zabije mnie. Nie mogę nic zrobić. Dobrze, dobrze. Ja pierdzielę, zabiłam je. Dobra. A co to? Tutaj nie, tutaj są ci. Uważaj, wilki! Uciekaj, uciekaj, uciekaj gdzieś. Długo nie pouciekam. Ja gdzieś jestem, wiszę na jakiejś skale. Ja też. Znaczy jest nie. Ciemno. Nie do końca wiszę. Fajnie. Cóż za znakomita przygoda. Kurczę, nie mogę zregenerować. Może chciałam się ładnie zesunąć, a tu takiego wała. I co? Spadłaś? Spadłam i sobie zrobiłam kuku. Ale już płynę. Ale myślę, że jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to mam dość oglądania baz. Szczególnie na północy. Szczególnie na północy, kiedy jest mi zimno, źle. Wilki obgryzły mi pośladki. Do domu daleko. Z niejasnych przyczyn jestem czerwona, jestem w kolorze gotowanego buraka i mam dać ognia. Dobrze, w takim razie mamy dość łażenia, zwłaszcza po takich niegościnnych miejscach jak północ i oglądania cudzych domów, więc na razie to będzie tyle. No i w takim razie z cudzego trebusza machamy do was i żegnamy się, ja i Erozja. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.